No ale będziemy musieli sprawdzać, niech ktoś tego. No ja wiem, no ale. No. Co ja mam tu ustawić, no? Urządzenie. O, dobra. No i teraz. No, teraz jest słychać. Teraz was słychać na streamie? Teraz się słychać. A, bo ja jestem podpięty. Zmień na dwu- i na scenach, to, nie wiem czy to się do sceny tylko tyczy, czy... Hello, nie, hello, do... nie, hello! Nie, działa, działa. Od razu. Witamy wszystkich. Witamy wszystkich na Cucumber Lively! Obyś ty w Darta lepiej grał niż OBS-a obsługujesz. Bam, 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 let's go! Oj, o to bym nie był pewien, ale grajmy! Niech zacznie się walka! Oj, plus jeden, plus jeden. Ostatni mecz wygrał David Plekut, rzucił 1.60, czeka w 5. Maciek Dober, kolejny Siat! Siat! Głupka zapewniają. Gwiazda tej ligi aktualna. Dobrze się spodziewał, że, dzisiaj zostanie zdetronizowany. Jak skomentują to nasi eksperci? Czerwona latarnia ligi zmierzy się z Kasprem Lewandowskim, który zajmuje trzecią pozycję w tabeli. Przypomnijmy, że teraz mecze trwają do dwóch wygranych legów. Także w przypadku zestawienia Lewandowski-Florczak ten mecz może zająć dłużej niż godzinkę. Proszę, prosimy Państwa o cierpliwość. A więc rozpoczyna Kasper Lewandowski. Oj, na pewno emocji przyczekał, tak nam nie zabraknie. Bo ci zawodnicy są z tego znani, że lubią podtrzymywać trochę w emocjach. 9. 12. Mocny początek. 1. 10 punktów na liczniku. Ależ pięknie zaczęli. 5. Ależ oni to pięknie zaczęli. 35. To 35, tak? Dobra. Tak, bo no był środek 1 i 9. Dobra. Teraz podchodzi zobaczmy, jego rywal. Legenda tej ligi. Umówmy się, ta scena wygląda zbyt profesjonalnie. Oj, z metra. Nie zaczyna. O, 20. Yes! Wow. O. 36, 50. Dwa punkty. Punktów. That's right. Nie 52, tak ale umówmy się, początek był naprawdę mocny. A nie 56! Rzut może zaimponować. 56 punktów, tak, zgadza się. Pomimo, że pierwszy strzał nietrafiony, już chcieliśmy się tutaj chwila, za śmiechy chichy zabierać, ale 12, jednak pokazał, 20, że przygotował się do tej kolejki. Dobra, teraz jo. Odrobił! Podchodzi do drugiego rzutu. Możliwe, że odrobił lekcję ze wcześniejszych trzech meczy Jakub Florczak i postara się teraz wygrać. Jeden, klasyczny dla tej ligi. Pięć. I czy to będzie trójkąt? Czy będzie trójkąt bermudzki? Jest trójkąt, Cucumber! Trójkąt Cucumber! 1-5-20, klasyczny rozrzut. Znowu zaczyna się tak zwany pech. Tak, klasyczny trójkąt dziurkę od 20 razy 3. Amazing. Jednak trafienie w dziurkę niektórym zawodnikom może przysporzyć trochę kłopotów. Teraz Jakub Florczak. Wow. To jest chyba zwykła 20. Nie wiem skąd takie zadowolenie. Cokie! 12. No właśnie, to jest chyba wygląda. Z czego on się cieszy? 5-37 punktów. Z czego on się cieszy? No cieszy się, że trafił w tarczę. No rzeczywiście, ostatnio były z tym problemu tego zawodnika, no aktualnie widać poprawę. Dobra, lecę rzucać. Widać naprawdę, że to wygląda... O, 20. Zaczyna ładnie. Tu będzie powtórka. Oj, czy żeby to było triple 16? Nie, wydaje mi się, że to będzie zwykła 12, bo zaczyna się cały blok 12. Jedyneczka. Jedynka. Pójdźmy, waj wyciągnął wszystko na raz, nie jesteśmy pewni. Klasyczny trójkąt Cucumber Live League. A, no to już drugi wykonanie. 5? To nie było 12? Nie, 5, 21. Aha. Pięknie to zrobił. Czy żółty dwa razy trójkąt?
Ale że on ma formę, kurwa, dzisiaj. Chcemy to zaglądać dalej, tak, chcemy to oglądać jeszcze, dalej. Jeszcze nie denerwuję się, ponieważ wiadomo, jakie jak Florczak ma checkouty. O, ależ on to pięknie zaczyna. Ależ mu zeszło. 13. 5. Tak jest! I 20. Tak? Nie. 38. Nie, 13. Jezu, 38. No warto się cieszyć z małych sukcesów tak naprawdę. Trafienie w 20 przez tego zawodnika nie było zbyt częste w ostatnich kolejkach, więc warto tutaj cieszyć się małymi sukcesami. Są oczywiście kolejne punkty przypisywane do jego dorobku. Ale walczą ci zawodnicy. Oj, chyba triple pięć. Triple five. And over tarcza. I chyba 40. Jest 20 podwójne. Co za rzuty w wykonaniu tego zawodnika. 55. 55. Szkoda tego jednego rzutu nietrafionego, ale... Ej, szkoda. Ewidentnie szkoda. Trochę odrobił. Okazał się z jak najlepszej strony. No i zdejmuje słuchawki. Ale kusi go ta dwudziestka, aj. I pięknie, zobaczmy jak tu zaprezentuje się jako Florczak. Jeden, pięknie. Wybić. Dziewięć. Oj, to nie były najlepsze rezultaty. 22 punkty. Wraca do swojej starej formy. Stare demony wracają. Jakub Florczak ewidentnie w formie. Kacper Lewandowski może podchodzić do swojego kolejnego zrzutu. Ma teraz szansę wyprzedzić Jakuba Florczaka, który zjebał ostatnie podejście. Ale wiesz, że ja prowadzę 11. Ale jak teraz on, patrz co on robi. 12. Patrz co on robi, patrz teraz. Pierwsza 60 w meczu. Pierwsza 60 w meczu. To jest triple 5? Tak, chyba było triple 5. Pierwsza 60 w tym meczu. A czy to było triple 5? 12, 5 razy 3 i 20 razy 3. 12 zwykłe. 12 zwykłe, tak, 5 razy 3 i tak. Mówiłeś coś, Florczak, przed tym rzutem? Przypomnij sobie. Pięknie, 87. Co powiedział? Co mnie mówił? Gówno powiedziałem. Gówno mówił. Nie no, co mówił, kurwa, gadać. Teraz ty słyszy. No cóż, no mówił coś, że ma przewagę, ja powiedziałem, patrz teraz, jak cię rozjebie. A, to i w tym momencie 60 wyszło. Pięknie, to jest chyba 7 punktów. A nie, 20 jednak. 26 klasyczne. 26, aj, tak to jest klasyczny, łatwo. Klasyczny już dla tej ligi trójkąt cucumber. Dobra, lecę rzucać. I tutaj wzmocnają się znów problemy Jakuba Florczaka, no. Ten zawodnik... 9. Ma ostatnio problemy, 19. Chyba to jest 10. Tak. Włączny wynik 34. Teraz zeszło w chuj. Za mało siły. Nie ja 19. Nie, 19. 10-4. No ta przewaga zaczyna robić się znacząca. Gówno nieznacząca, Jakub Florczak. Florczak ma szansę na comeback. Wiesz, mi też tu problemy, Jakub Florczaka. Triple jeden, pięknie. 12. 12 punktów i 35. 3,20. Niesamowite, jak ten zawodnik potrafi cieszyć się tak małymi rzeczami, jak trafienie w 20. Trafienie 20 to jest na pewno duży sukces tego zawodnika. Choć pamiętamy z zeszłego sezonu, że ten zawodnik na pewno rzucał dużo triple 20, lecz co się stało w tym sezonie? Nie wiem, może psychika, może po prostu zbyt duży ciężar. Został położony na tym zawodniku. Oj, dał Jakubowi Florczakowi szansę na robienie tego. 21. 21 punktów. 21, niestety. Tylko 21 punktów. Zobaczmy, jak Jakub Florczak poradzi sobie w tej serii rzutów. Jest niezdecydowany, próbuje. Ależ on nam zakręcił. 5, pięknie, wyczarował piątkę. Przynajmniej nie trafił w jeden. 12 i
Zobaczmy, 13. Jest to bardzo ciekawe. Jest to ile? 30 punktów. 30. Zobaczmy, ile razy już Jakub Florczak oddał rzut w 12. Chyba to trenował. 12 razy 3 trenował. Tylko jeszcze nie wychodzi. Tylko dwunastki wchodzą. Tej dwunastki naprawdę często wchodzą u tego zawodnika. Dobra, idę. No, dysproporcja już troszeczkę się... Powiększa. No zmniejsza właśnie. Zmniejsza, znaczy zmniejsza, moi drodzy. Właśnie Dawid Piekut kompletnie nie zna się na komentatorce. Gratulacje. Tak, ja jest bardziej, jak widać, bardziej się znam na komentatorze, jak ty na darcie. Po swoim obecnym tekstowym się. 34 punkty. 5-4 i środek za 25. 5-4 i środek za 25. Musi mi mówić, bo ja mam taką klikaną tablicę wyników. Wiem, jak to wygląda. Pamiętam, żeby zmienić scenę. Spokojnie. To było problemem wczorajszego dnia. Oj, to widać było po ręce, że to był bardzo zmisowany rzut. I 18. My. Ciężka matematyka. 31, 36. Słabo. Jak on to chyba nie rzucił powyżej 40 w tym meczu. O nie, chyba się zdarzyło, może z raz. Te statystyki dopiero chyba będą widoczne dopiero pod koniec aktualnego lega. Chcemy tutaj zobaczyć. Chcemy zobaczyć emocje. Oj, 20. 20 i co jeszcze? 5. And trick on cucumber. I mamy trick on cucumber! Klasik. Trójkąt, piękny trójkąt. Ale już mogę checkout robić. Czy to będzie najwyższy checkout tej ligi? Możliwy jest checkout. I zaczyna 18. 1. I 11. 30 punktów. Co on tak dziwnie strzela? Chyba się już odstawiał pod jakiś checkout wysoki i na pewno chce zakończyć. Ile ja tam rzuciłem? 11, 18 i 1. Tak. Oj no, musiałby tu zbić. Idą łeb w łeb. Jakub Florczak będzie chciał tu zaskoczyć, będzie chciał tu zbić na pewno 21 i skończyć checkout tym 170. Bo jest do tego zdolny. Oj, ale lewy się nie pierniczy, 55 punktów dokłada. Ulala, 2 razy 20. 55 punktów. Są emocje, moi drodzy. Jakub Florczak przystępuje do swojej serii rzutów. Ma 3 lotki do wykorzystania. Zobaczymy, ile punktów zdobędzie. I ciach. Chyba jest 14. 5 oraz 20. A nie, czy to nie jest 2 razy 20 i 20, chyba 14. 34, 39. 39, okej. Okay. Nie widzieliśmy do końca. Można powiedzieć, że on drepta za Kacprem Lewandowskim. Oj, widzieliśmy to gdzieś. Ile rzuciłem? Finalizującą kolejkę. 9 i 5 chyba, tak? 34 czy 39 rzuciłem? No nie wiem. 20 i 5 nie, to jest na pewno. Nie, o Jezus. Chwila. Ja rzuciłem 20, 14 i 5. O. A, no. Już sprawdzam. Oczywiście VAR. Pięć. 18. 23 punkty. I W1, on chyba chciał finiszować, tylko zabrakło mu jakichś 80 punktów. Po sprawdzeniu jest to 5. 39. Oficjalnie. 25 punktów. Czyli dobrze policzyliśmy. 18, 1 razy 2 i 5. No musi gonić jak uploczak, chyba że... Do boju, no. Ma jakoś to... Ma chęć zakończyć to jakimś wysokim checkoutem i po prostu pobić rekord ligi. Myślę, że tylko w taki sposób mógłby się zapisać w kartach historii. Ale już teraz 36. 58 do końca mamy. 15, 5 i 36, 256.
Jeden z zawodników tutaj jest wykluczany na czacie. Prosimy tutaj nie robić takich rzeczy. Proszę chwilę poczekać. O, tarcik widzę. 15, 5 i 36. Witamy, witamy. Niestety reszta komentatorów nie ma mocy przywrócenia tych wiadomości. Co to jest? Triple 10 chyba? Triple 10? Ja, triple 10 to jest chyba jakiś... 14. D17. Kończy, z tego co mi się wydaje. Chyba, że nie trafił. O, i 9. Klucz potrzebuje do... 14, 9, 3. Pamiętaj lepiej. Ewidentnie. Jednego klucza, którego tutaj brakuje, to klucza sukcesu Jakuba Fluszaka, bo ewidentnie go jeszcze nie znalazł. Naszej? Ten. Chyba albo ten. Ile mamy? Pragnięcie kibica. Pewnie. Bo chciałem wręczyć właśnie ten klucz sukcesu, który przyniesie szczęście Jakubowi Fluszakowi w tej rozgrywce, bo... Proszę, podytuj jeszcze raz swoje wyniki. 14. Tak, 14, 14, tak? 10 razy 3. Tak, i 9 do 8, dobra. Prosimy nie usuwać wiadomości osa, podłoga, osa. 9 do 8. Trzeba dokonać czegoś wielkiego teraz. No i teraz sobie ustawę, tak? 5, 10. No, 86. No. Mocno ustawiłeś, no. Ale on się ustawia. Yes! A nie, co ja wróciłem? A, już chciał finiszować. Mi się wydaje. 34. Mogę tylko tak przeczuwać, że to chyba będzie jedyny double, który trafi w tym legu. Bo jak trzeba będzie trafić, to chyba będą problemy. 34 punkty. 9 do 8. Ale zobaczmy. 25, 9 do 8. Kasper Lewandowski słynie z dokładności swoich checkoutów. 14. Ulala, 11 do końca, ależ co tutaj 11. Pokaże ten zawodnik, co dołoży. I dołożył over. Over mamy. I zostaje 25, moi drodzy. Nie wiem, jak tu zrobić over. Over. Zrobimy tak po prostu. No tak, także są trzy rzuty poza tarczę. Tak zrobiłem. No i teraz 62. Jakub Florczak poczuł krew. Miało być 9, to musiało być kurwa, to musiałem rzucić 14 i 10. 22. Ten mecz będzie na pewno chyba sporo trwał, coś tak rzuciło. Jest! Uj! Ale już tam gdzie chciał, niesamowite. Ja pierniczę, on chciał... Tam, zobaczmy, jak się poczuł. Zobaczmy. Ajajaj! Jest na pewno duże załamanie. To ale na pewno wpływa. Gdyby teraz zjebał i zjebał takim over. Checkoutem na wizji. O Jezus. Ajajaj. To na pewno wpływa mentalnie na takiego zawodnika. No, mam nadzieję, że się nie załamie. Czternaście. I over. Jakub Florczak staje przed niesamowitą szansą. Czy on to ale pokaże? On może skończyć zwykły double 10. Lewy, ty odpuść tę kurwa dziewiątkę i rzut w dół tarczy. Jak masz 19, 3, 17, są trzy nieparzyste i potem byś miał jakiś checkout normalny. No w sumie racja, no. D10. Co ja rzuciłem? 13. Ja pierdolę. 3 razy 2. Babi trójka. Nie. I teraz klasyczny checkout Jakuba Florczaka. 1 i double 1. Chyba najgorzej. Ale blisko, o mój Boże. 17. Gdzieś rzucę w dół, dobra. Jak on w ogóle celował? Czy on jest pijany? Niż to co teraz, no. Ten zawodnik chyba jest pijany. No bo ciężko jest. 3. 13 i 1. Dobra. O mój Boże, tak blisko, aby dokonać cudu. 17. Ładnie. D4. D4 kończy.
D2. Uff. Aj, legendarne D2 i zostaje przy D2. Klasyczny koniec dla tej ligi. Jakub Forczak będzie kończył D1, a Kasper Lewandowski D2. Jakże oni lubią te niskie checkouty, jakże oni je lubią. Ale emocje, ja pierdolę. Nikt ich nie trenuje, ale każdy nimi kończy. O, mamy jedynkę. Czy mu się uda? O, ależ on jest blisko, na pewno to trenował. No powiem tak, no W1 jest na pewno... W formie jesteśmy dzisiaj, no, naprawdę. Na pewno ciężki, ponieważ trafienie w ogóle jakiegokolwiek miejsca punktowanego już kończy się tak naprawdę overem. Dobra, idę. Przy dwójce jest bardzo podobny. O, chwila, bo tu się coś zepsuło. O. Jest podobnie, ale jeżeli trafimy na przykład dwa, możemy jeszcze kończyć W1. Oj, over! Mamy over. Co on odwala? Co to miało być? Przecież powinien celować... Przecież on ma rzucać W2, on chyba pijany. Kurwa, co ja zrobiłem? Kurwa, tak mi się szło. Pragnę przypomnieć, że nie bez powodu. Jakub Florczak ma ksywę. Jakub D1 Florczak. O, amazing! Czekał. Koniec. Kolejny over. Dobra, idę, kurwa. Rzucać. O, przypomnijmy tylko, że mecz trwa do 2 legów wygranych. Może to... Chcę wyobrazić, jak to może... Pięknie wyglądać. Było bardzo blisko. Over! Piękny rozstrzał. Co się wydarzyło, to... Rozstrzał jest naprawdę do spory. Ale ci zawodnicy finiszują. I teraz prosimy zobaczyć, kurwa, czy... Kurwa, tam była Jakub Florczak doczeka się tego. Mała rozgrzeweczka, oczywiście. Mały dancing z loteczką. Uspokojenie gry. I zrzucenie. Ajajaj, mega, no, widzimy zdenerwowanie. Mega długi mecz, powiem tak. Widać zdenerwowanie w tym zawodniku. Chciałby już to skończyć tak naprawdę, no widać, że bardzo mu zależy, ale... Najbardziej na zakończeniu tego lega chyba zależy komentatorze. I over, ależ on dorzucił do pieca. Dan 17, pięknie rzucone. Proszę, Jakuba Florczaka. Kurwa, no. Próba numer, nie wiem, 6. Jakub Florczak podchodzi. Ależ tutaj było naprawdę blisko. I over. Uż, pięknie. Naprawdę. No tego się właśnie spodziewaliśmy po dole tabeli. Niesamowity właśnie godność. Wymiany. D1 dołącza do Florczaka. To nie lubi D1 i over. Zostaje 4. Pięknie to wygląda. Idzie wybitnie. I zobaczmy jako Florczak, czy on to skończy, czy spełnią się jego najskrótsze marzenia. Modli się. Kręci śmigłem, ale to nie pomogło. A tutaj chyba tylko modły już pomogą. Jezu, blisko! Nie, jednak. O Jezus! No powiem tak, już jest pół sukcesu, bo oddał 3 strzały i nie zrobił overa. Ale to i tak nie ma żadnego znaczenia. Zobaczmy. No jest to. Aj! Aj! Blisko. Minimalnie chybił, D1. I over! Over, double, 18. Ale takie overy też przyjemnie się ogląda. Czy państwo to widzieli? Aż za dobrze. Kurwa ma dziurka z tego jednego. Coraz bardziej skomplikowanych tańców. Ojejku. Nie! Już jest naprawdę blisko. Nie może być, się odbiło. Co się stało. Oj, żołnierz. Oj, ten zawodnik jest zdenerwowany. Kurwa, chyba się odbiła jakoś od tej lotki drugiej, jak leciała. Lewy, ratuj to spotkanie. Over! Ajajajajaj, no. Ta-ra-ra-ra-ra-ra.
Zapraszamy, tak naprawdę chciałbym powiedzieć, że zapraszamy po przerwie, ale nie było to żadnej przerwy. Niestety nie możemy zaakceptować betu użytkownika OSA-OSA, ponieważ będzie bardzo mały kurs, no poniżej 1.01. A co chcę powstawić? Że spotkanie zakończy się rzutem monetą, gdyż nie będziecie mogli skończyć. Nie, nie, kto bliżej środka rzuci. Co on robi? No już koniec, teraz ty. A, no ta. Ja rzuciłem w jeden od razu, w pierwszym rzucie. I zaczynamy, double 2. Oj. Oj, ale już coraz bardziej nastawiają te celowniki. Jest, over. Bliżej. Over, no. Daję kolejną szansę Jakubowi Proszakowi, czy on ją wykorzysta? No, miejmy nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję, że w końcu ją wykorzysta. Mienię lotki, na niebieskie wezmę. Ulala, prawie przebiła mu nogę. Widać, lotki też mają dosyć. Już chcą też to zakończyć. O, ależ tragedia. No, jest na pewno. Kacper Lewandowski z innymi rzutkami, tym razem w kolorze niebieskim. Zmiana lotek. Jak jeden z profesjonalnych zawodników, Peter Wright, który zmienia lotki podczas meczu. Tak. Zmienia lotki, bo... Widać, że to są chyba te specjalne lotki do checkoutowania. Już widziałem, jak wpada, na szczęście. Uff! Oj! Przecież to było naprawdę blisko, ale zostaje double 1! Dwóch zawodników zostaje przy double 1! Ja pierdolę. Ale zostałem przy tych lotkach, czuć w nich potencjał. Czuć w nich niesamowity potencjał! Niebieski. I teraz dwóch zawodników bije się o double 1. Kurwa. Taka dwójka. Całował lotkę? O Jezus! Ten rzut będzie mu się śnił po nocach. Oj, ten tym bardziej! O! Niesamowite. Niesamowite emocje. No nie mogę tego skończyć. O, widać niesamowite problemy. Lewemu nie szła nawet dwójka, może się... Oj, over! Nawet nie zdążyłem, ledwo zdążyłem kamerę przekliknąć. Już rzucił jeden. Chyba kochani, coraz bliżej jesteśmy rozwiązania z rzutem monetą w tym momencie. Lecisz tą jedynkę. Oj. Nie, znowu minimalnie. Aj. Ten rzut to był kopia kurwa tego poprzedniego. Dokładnie no, taki sam rozstrzał. Dobra, lewy zapraszamy. Zapraszamy do oddania rzutu. Uff. Gdzie to poleciało? Nie, to. I over. Over. Oj, to chyba będzie najdłuższy mecz w historii Cucumber Life League. Chyba rozgrywanie dwóch legów to nie był dobry pomysł. Ale że idą cios za ciosem. O, amazing. Amazing shot. Przedłużają ten mecz, żeby... Wiecie co? Może zróbmy tak, że kurwa nie ma overów, że po prostu kurwa macie po trzy rzuty i kto pierwszy tam trafi, co? Nie, gra aż się skończy, no to jest tak, jest zawodowo i tak będzie tutaj. Aż do sranej śmierci będziemy rzucali w tym meczu. Aż w końcu musisz trafić. Uff. Oj. Ależ było blisko. Biblet hump na czasie, moi drodzy. Tak, dokładnie. No niestety było naprawdę blisko. Dobra. Rzucam na oślep teraz. Nie, lewą ręką spróbuję. Powinien 4 razy kurwa skończyć. I teraz jako Florczak zmacha lotką. Ależ było blisko. Aż w szoku jest, że tak blisko mógł rzucić. O Jezus, rozstrzał jest naprawdę spory. No nie są blisko, nie są... Ale chyba był w szoku po tym pierwszym rzucie, umiejętności swojej słabszej teoretycznie ręki. Tak. No nie są strasznie... Over! Over. Nie, to jest over.
Ależ jest, lewy jest naprawdę blisko skończenia tego meczu. No Florczak musi się w tym momencie obudzić. Ja po tym meczu pójdę na emeryturę chyba. Nie patrzy w tarczę, Jakub Florczak. Nie! Jak widać, nie musi trafić, patrzeć w tarczę, by oddawać dobre rzuty. Jak on by to trafił nie patrząc, to ja bym się chyba zapadł po ziemi. Nie musi patrzeć nawet. Rzuca tak samo, nawet bez patrzenia. Dużo to mówi o naszym zawodniku, lecz... Nie wiadomo, czy to jest więcej szczęścia niż umiejętności. 20. Ale że on tu szybko przeklikuje to, już chcą na pewno zakończyć ten mecz, bo tu... Każdy następny rzut to jest zużycie energii przez tego zawodnika. No już próbują wszystkich technik tak naprawdę, które przetrenowali ze swoim trenerem. To już kurwa było w ogóle. Nie wiem ile razy to trenował Jakub Florczak na treningu, ale chyba na pewno niezbyt dużo. Akurat klękanie to jest jego dobra umiejętność. Chciał ze swojej ulubionej pozycji. Tak, rodzinne tradycje i te sprawy. O, Lotka wyląduje w ścianie. Wow, co się stało? Lotka się przeteleportowała na potrójną czwórkę. Ależ no, nie ma to znaczenia tak naprawdę. Zaczynajmy. Zaczynajmy, kończmy to wreszcie. Aj. Oj. Cóż za ból. Jakub Florczak. Chciałby zdobyć swoje pierwsze dwa punkty w Kukam Life League. No i tak jeszcze musiałbym kolejnego lega wygrać. No i over. Jaki kurwa kolejny leg. Chyba kończymy ten mecz na pierwszym. Nie, były zasady. Jak? Już nie 100 lat trwało. No nie, no to już... Ja nie wiem co tu się dzieje, chyba musi jakiś... Konsultacja z trenerem przejść, bo... Weź matkę zaproś, żeby przyszła i rzuciła. Mogę? A uznata mi to? Nie. No to co pieprzycie? Ten rzut będzie mógł być powtórzony drugi, bo odbiło się ewidentnie. Tak, chyba idą na rekord, moi drodzy. Bo rekord Guinnessa. Dawaj dalej. Ale nie uważasz? To było poza tarczą, co się odbiło? Poza tarczą były. Okej. Tak no. Może czas nasmarować się Bengajem, oficjalnym sponsorem. Dobra, dwie czerwone. Takowe, jedna niebieska. Masz ją od oficjalnego sponsora. Z PC. I niebieska. Ja pierdolę, no. Przerwa na Bengajach chyba będzie potrzebna. O mój Boże. Minimalnie zabrakło. Jesteśmy już w takim momencie, że po prostu dwóch zawodników nie potrafi skończyć tabli jedynką, no. Takie rzeczy. Tylko w Kukam Life League, moi drodzy. Takie rzeczy tylko w Kukam Life League. Jakim chujem od 12 trafił? To Maciek mówił, że trenował 12. Dwunastki były trenowane przez... Najdłuższe w historii Kukam Life League. Yes! Cucumber. Mamy to! Wygrał pierwszego lega. Ja pierdolę, w końcu. Kurwa mać. To tylko pierwszy lek. A to tylko pierwszy lek, moi drodzy. Teraz ty zaczynasz. Masakra, jak to mówią młodzi ludzie. Tak. Młodzi ludzie podczas tego meczu też zdążyli się zestarzeć. No, mówiłem, kurwa, ostrzegałem, żeby, kurwa, wiesz, żeby zachować... I zaczynajmy. Jeden! Ale co, i to zaczynajmy! Miałbym bekę, jakby on teraz w pierwszym rzucie zajebał jeden razy dwa.
W Jakuba Florczaka wstąpiła nowa energia. Widać, że chce tutaj szybko zbijać punkty do double jedynki i zakończyć swój ulubiony trzykauter. Dobra, idę. On na pewno dalej wierzy, że ten checkout może wejść. Oj, chyba będzie klasyczny trójkąt. Oj, tam, o, tak, tak, tak. Jedynka i tu mamy trójkąt. I mamy klasyczny trójkąt. To nie jest 18, moi drodzy? Powiem tak, on nie mógł zacząć inaczej. Klasyczny trójkąt cucumber. Zdrówko, uuu, 54. 4. Yes! Co robi Jakub Florczak? Ten zawodnik! Ty, to ile on zajebał? 118. 118 punktów. Ależ to jest niesamowite, ależ to jest niesamowite. On chce już teraz znowu móc zrzucać double 1. Mówiłem, że on już szybko chce uciekać, on chce szybko, tak naprawdę chce do mamy, chce do tej dawnej jedynki. Oj, blisko! Kasper Lewandowski nie odstępuje rywala na krok. Miejmy nadzieję, że taka forma będzie towarzyszyła zawodnikom aż do końcówki. Dokładnie. Ojej, chyba wyczerpał limit szczęścia tamtymi rzutami. Co to są za rzuty? Co robi ten zawodnik? 12, jednak daje tą... Daje lewemu, żeby mógł dogonić. Limit celności wykorzystałeś, czy co się stało? Nie wiem, 12 rzuciłem. Ewidentnie zeszło. Witamy, o, witamy. Widzimy powtórkę z rozrywki. Oj, 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 oj. I triple 5. Tradycyjnie. I 20, 35 dokładnie. 35 punktów. Goni, goni. Pomimo, że Jakub Florczak stopił w trzech rzutkach 118, to Kasper Lewandowski i tak jest bardzo blisko. No Jakub Florczak rzuca jako drugi, to tak naprawdę dopiero po tych jego rzutach będziemy wiedzieli, jaka jest jego prawdziwa przewaga. Oj, chyba idzie po trójkąt. Nie. Zdecydował się na coś zupełnie innego, ale tak samo chujowego. Komuś się ewidentnie nudzi na czacie. Kto wygra pierwszego tego, Lega? Lewy w 30 którejś kolejce. Nie, bo ja się poszedłem. Gdzie? Kąpać. No to, widać, widać, no prawym... Mógłbyś się wykąpać i wrócić i byśmy dalej grali w sumie, wiesz? No bardzo możliwe. Znowu over tarcza. Dobra. Bardzo lubi te tarcze na tarczy. 21. Ale zawodnicy się gonią, łeb, łeb. Ej, kto to jest sześciopak? Jaki sześciopak? Nie, sześć, dobrze... Kurwa, no. Na Discordzie na czacie, dobrze ci mówię. Sześciopak. Dobra, to był. No tak chujowych zawodników to dawno nie gościliśmy w naszym studiu. Maciek, ty nie umiałeś rzucić powyżej kurwa 30 wczoraj. Dobra, no ale skończyłem 40 checkoutem. Teraz ale spokojnie, spokojnie. Dzisiaj pewnie Maciej Dobczyński nie będzie umiał skończyć nawet double jedynki. Prawda. Jakub Florczak się wypalił po 25. Oj, 43. To jest dobry rozrzut. Ten zawodnik pokazuje, pokazuje! 55. 12, 18 i 25. I wyprzedził? Nie, jeszcze nie. Jest bardzo blisko, dogonił Jakuba Florczaka. Szuka kolejnych punktów. 12. 5. 1. Ależ tragiczne rzuty tego zawodnika. Tylko 18.
No co, pierwsza Jakub Florczak. Dziesiąteczka. 14 i 5. Widać, że zawodnicy zostali wybici lekko z rytmu. Aż jeden z komentatorów musi się udać do kibla, bo się zaraz zeszcza w porty. 29. A więc do rzutu pochodzi Jakub Florczak, skupiony jak nigdy wcześniej. Rzut taki sam jak każdy wcześniej. Piątka i co do tego dołoży? Oczywiście over tarczy. 14 punktów. Widać, on chce, żeby pod koniec tego meczu były emocje. Żaden z zawodników nie chce odskoczyć zbytnio od swojego prywala. Co ja rzuciłem? 14 żeś rzucił, 9 i 5. A, no. Skupiałem się z chwilą. Nie no, Jakub Florczak, no niebotyczne wyniki. 25, już tutaj widzimy, że... Oj, wyjdzie sporo do przodu. Ulala. 39. 25. 4. 10. I 10, tak. No ale nie oszukujmy się, to jest ogromna obniżka formy. To co prezentowali w początku tego lega, to teraz to są zupełnie dwa różne oblicza tych zawodników. Bardziej Florczaka może było 118, ja go dogoniłem. No właśnie, no są 25, no. Można powiedzieć, że uzyskał dużą liczbę punktów, ale widać, że nie celował tam, gdzie chciał. No już troszkę lepiej przynajmniej. Oś, powrócił jeden z komentatorów. Witamy z powrotem. Ile rzuciłem? 25, 14 i 5. Oj, Kasper Lewandowski. Idzie po klasyczny rozrzut chyba. Oj, co to się chyba odbiło od drugiej lotki. Tak, to będzie powtórzony rzut. Odbiło się od drugiej lotki. Tak powtórzony. Mi się wydaje, że od tarczy. No, zaraz teraz usłyszymy. Już nie trafił. Teraz skoro powtórzył, to ufamy, że było odbite. Dobrze, ufamy. 15 punktów. Tylko 15. No i wyrównali się praktycznie ci zawodnicy. Oczywiście, nie wszyscy mają emoteczki z kanału. I czy będzie klasyczny trójkąt? Nie. 11. This is the Borgia 28 clap. Jest dwa! Mamy dwa na liczniku. 25. 25 i co dołoży? I over. Over tarczy. 27. 27. Nieprawdopodobna pogoń. Kurwa. Aj, mam jakieś dziwne przeczucie, że ten mecz zakończy się bardzo szybko, że jakiś zawodnik szybko strzegautuje, ale... Można tego... tutaj opowiedzieć małą ciekawostkę o Kacprze Lewandowskim. Dołożył 60. Dołożył? Musiał sprawdzić? Chyba dołożył. Warto zaznaczyć, że Kasper Lewandowski jest mistrzem, że tak powiem, który ma z największym checkoutem. Warto też zaznaczyć, że do tego właśnie lega podszedł z różnokolorowymi rzutkami, co ma symbolizować jego sprzeciw wobec rasizmu skierowanego przeciwko mniejszościom etnicznym. Bardzo pochwalamy takie zachowanie. Czy ja? Tak. Jednak rzucasz
dwoma niebieskimi, czy tam dwoma i jedną czarną. No właśnie. Przesłanie jest bardzo proste i oczywiste. Kto rzuca, tak? Oczywiście szanujemy wszystkie rasy. Tak. Szanujemy też Jakuba Florczaka, który klasycznie naśladując zawodników Premier League w poprzednim legu klęknął. Oj, 16. Tak, no nie tylko w kościele klęka na kolana, jak widać. Patrzmy. I przygotowuje się już. Każdy z zawodników ma checkout. Jest on wysoki, raczej niemożliwy dla nich do osiągnięcia, ale zawsze jest. Ależ był blisko! Szansa. Co to za rozstrzał? Oj, tylko 6 punktów. Co on chciał? Co on tutaj chciał? Jest problem. Kasper Lewandowski jest już naprawdę blisko pragnionego celu, czyli wygrania meczu z Jakubem Florczakiem. Szkoda tego meczu. Dwójeczka. Trójka, ale on po najwyższych możliwych i 20. Aj, tylko trzeba było 3, 2 i 1. 25. To właśnie było ustawienie pod czekał. To, który z niektórych źródeł wiemy, że trenował i przygotowany, aby wykończyć właśnie taką wyciutkę. Marzenie. To byłby triple 60. Przecież ustawiałeś to pod to. No tak, ale to tak jest marzenie. Aż ten zawodnik. Dalej w swoim świecie. Idzie po trójkąt. Załamany. Musiał się naradzić z trenerem, rzucić piątkę. Rzuca jedenastkę. Trener mówi, podpowiadał, rzuca jedenastkę. Ustawię się, poczekał. Dobra, idę. Ujojoj, mamy 54 punkty. Rzuca szóstkę i może double 20 checkoutować. Rzuć przez przypadek triple 60. Double 18, co robi ten zawodnik? Co on w ogóle robi? D10. 80, D10 kończy. Czekaj, kurwa, ile ja mam? D10 kończy. 80, D10 kończy. Dobra. Moi to drodzy. Może być rekord tej ligi. Nie do pobicia. Mój Boże, ależ byliśmy blisko historycznego momentu, chyba to by nie pobili przez następne 19 sezonów. Very close, co? Dobra, D10. Ej, co? D5! Nie. Ej, no to czym? Oszukaliście mnie. Jakub Floszak źle policzył. No żeż kurde. Przepraszam, sorry. Aha, pytanie. Pierdolony. Dobra, ja powtórka myślę, ostatniego rzutu. Powtórka ostatniego rzutu. Możesz checkoutować double piątkę. Dobra. A on trenował, double piątkę, trenował. Oczywiście. Mecz nie może obyć się bez kontrowersji. I nie trafił. Tak, Florczak musi naprawdę wejść na wyższe obroty. Bo ten mecz może się zaraz zakończyć. 4. 16. 19 punktów. Tak, Florczak miał marzenie, aby właśnie na święta zdobyć swoje debiutanckie punkty w tej lidze. Ale to marzenie odpływa coraz bardziej. Każdym rzutem Lewandowskiego. Co ja rzuciłem? Zobaczmy, jak jest blisko. Co rzuciłem? 19 rzuciłeś, no nie wiem, policzę. Dobra, piszę 3-10-6 najwyżej. Gdzie jest 6? Już nie wiem. Ale zostawia się pod... Końcóweczka, double piątka. No i teraz jeden... O kurwa. Ja to bym rzucił over chyba w takiej sytuacji. Bo i tak mam bezpośrednio... Ale co, nie wiem, double dwójka kończy. Over. Zostajemy przy double dziesiątce. Jaki tam? Double piątce. Double piątce. T20, T14, T11. Oj tak, on się ustawia pod ten checkout. To jest jego ulubiony checkout. Trenował go 6-20 razy.
Nie, wstał się na ładnie, tylko jedynką. Ale ma platformę. Od tego trenował z trenerem. Było to widać 3, na treningach. 9,60. 64. Może na treningu skończyć. 24 i double 20. Na treningu otwartym dla mediów. Widać, że trenował. I co, masz przy 64? Oj, to było bardzo blisko. Kolejny rzut. Oj, double 20. Double 20, double 20. D20, triple 16. On bardzo lubi te potrójne tą litery rzucać. 24 i double 20. Najlepiej chyba. Zobaczmy. Po co on się ustawia? Bardzo niezrozumiałe rzuty. Triple, jeżeli to jest triple, to będziemy mieli over chyba. 58. A nie. Double trójka. Oj. To jest bardzo niewdzięczny czekał. Double trójkę bardzo ciężko trafić. A już tutaj. O, kamerka mi się zepsuła. Nie mówmy nie do double trójki, bo. Wczoraj Maciej Dobczyński skończył bardzo szybko. Double. Ale jednak nie porównujmy tych dwóch zawodników do siebie. Uj, oj, czy to over. Koniec? Nie trafił. Nie trafił. Over. Ale niestety niebieska lotka. Niebieska lotka widać, nie wbija się tam, gdzie powinno. Kamera jest double trójka. Czy się już rozładował telefon, czy co? Kamerka widać nie działa. Nie, jeszcze się nie rozładował. Czyli się problemy techniczne tuż przed samym. Jest to dość podejrzane. Możemy mieć podejrzenie, że Florczak po prostu chce zbliżyć się do tarczy i te ostatnie rzuty oddać z metra. Tak. Albo zażyć jakiś nielegalny. Na przykład nasmarować się Bentajem. No co to się zbugowało? No przecież... Bengajem. Prosimy nie smarować się Bengajem. Tutaj jest poza kamerą. Jest to oczywiście nielegalne w naszej lidze. No. A to co stało się... Pod naszą niewiadomość, nieświadomość i niewidoczność zostaje tylko u Jakuba Florczaka. Właśnie, bo nasmarował tą rękę, żeby... Oj, chyba nie nasmarował na zostało. Chyba nie pomogło. Chyba nie tą maścią. Nie ta tubka, moi drodzy, nie ta tubka. Dokładnie, czerwony węgiel to jak doping. Nie można korzystać z takich wspomagaczy. Double piątka. Uf. Oj, teraz jeden i double dwa. I over. Over. Chyba w to celowo właśnie. Nie chcę znowu wschodzić na double jedynkę. Widać, chyba koszmary. No i zostać przy tej piątce. Oj, soczysty over. Chyba 57, ale on. Akurat, on tą rękę taka poślinił. Pojebały się etapy gry. Oj, over. Over. On rzuci. Dmucha w tą rękę, ale ona nie odwdzięcza mu się tym samym. Mam naprawdę dziwne wrażenie, że gdzieś to już widziałem. Over. A mamy over. Znowu emocje. Oj, bardzo daleko od tarczy. Troszeczkę bliżej, ale to nadal zbyt daleko. Widać, że z każdym rzutem Jakub Florczak rzuca minimalnie bliżej.
Nie lubię tych dolnych za bardzo. Oj. A które ty kurwa lubisz? D20. 5. 5. 1 i D2. Wracamy. Ta sama historia. Over. Check over? Tak, over. No rzuć to, żeby wyrównać spotkanie. No. No na pewno ten zawodnik jest lubiany ze swoich zerowych checkoutów. Skończ? Nie. A już był naprawdę blisko! Myślałem, że tak to wygląda, jakby skończył. Łapał się za głowę. Nie dowierzał aż, że... jeszcze nie trafił. Jakub Florczak, no przecież ten gość... No ten gość pokazuje, że... trzeba umieć grać, trzeba umieć finiszować. Oj, ostatnia rzut. Próba Lewandowskiego. Aj. Znaczy nie, obita ten, ściana. Nic nie wpadło. Tak blisko, tak daleko, moi drodzy. Bardzo blisko. Jako Kluczak widać, że wie co robi. Ale nie potrafi tego przełożyć na działanie. Ja pieprzę, no. Uff. Ajajaj, double 20. Musimy nie zasypiać przed odbiornikami. Wiemy, że ciężko. Zaraz się wydarzy coś niesamowitego. Kolejny już szedł over. Może... ja miał pomysł. Ja na miejscu na przykład trenera Jakuba Florczaka bym na przykład podpowiedział jakiś taki trik, że jakby celował w ogóle w coś innego niż w trójkę, to może by właśnie w tą trójkę trafił. Może to jest ten klucz do sukcesu. Ja myślę, że jakby tak zmienił celownik na double 19, miałby szansę. Jakubie, proszę spróbować rzucić w double 19. Czy na 14% dam radę skończyć? Oj, chyba już tutaj totalnie się rozległo. Oj. Masz telefon jak coś? Co? To weź podłącz, to najwyżej twój tam. Nie, do mojej kobiety gadam. Widzimy, Kacper Lewandowski jest ze wsparciem. Wsparcie rodziny. Browary mi podaje. No, jeżeli twoja kobieta jest członkiem twojej rodziny, no to myślę, że chyba to w Alabamie pan mieszka, nie tutaj. Oj. Mamy ponad tarczę. Nie trafił. Drugi rzut nietrafiony. I nietrafiony trzeci. I nie trafił. Czyż kurwa jego mać. Że znowu tak powtórka wzywki. Znowu próbuję zaczarować. Oj, co jest? Co on rzucił? Szóstka, ogólnie, no, nie tak. Skończyłem szóstką. Taką szóstką nie można niestety kończyć. Tak, dokładnie tak. Over. I 12. Ale ci zawodnicy grają mecz. A jeszcze jak Jakub Florczak by wygrał przypadkowo tego lega, to jeszcze pół godziny nad koło. Kolejny over. No. Tak to mówi klasyk już, kibice są wkurwieni, komentatorzy są wkurwieni, zawodnicy też są wkurwieni. Jedno wielkie wkurwienie, znowu over. Panie Boże, no, daskiem tę lotkę w ten punkt. Oj, chyba Bóg nie chce pomóc. Odpycha. Double trójki. Kurczę, no oni chyba chcą zmęczyć. Zmęczyć zawodników. Oj. Aż było blisko końca tego meczu.
Szakałty nie są najmocniejszą stroną tych zawodników. Oj, znowu z techniki. Oj, tam, znowu, tam, triple 19. Triple 19 dla tego pana. O! Oj, co tu się stało u Lewandowskiego? Chyba poszedł idzie w środę Jakuba Florczaka. Z drugiego pokoju został. Kurwa, z łapy mi się wyślizgnęła szmata. Aj! Co to się stało? Aż on się wychyla, kurwa, na tych rzutkach. Nikt nie może trafić. Ten ci Maciek, tak, nieważne co my zrobimy, kurwa, w swoim meczu tego nie przebijemy. To już będzie ciężko przebić. Na pewno to będzie ciężko przebić, no. Jestem szczerze powiedziawszy ciekaw, jaka jest średnia. Na przykład Jakuba Florczaka w tych wszystkich rzutach, bo... Z 10, 12. Na pewno widać potencjał. Nic. W jeden z zawodników. Co mówisz, Piekut, że co by się nie działo, to ty z Maćkiem, co? Nie da rady przebić tego meczu. No nie da rady, no. No ten na pewno zapisze się na kartach historii. Nie jako wiem, jeden, nie. Jako pierwszy z takich meczy. Na pewno jest to pierwszy ponadgodzinny mecz w tej lidze. A może być nawet i dłuższy, jeżeli Jakub Kłopczak skończy w końcu. No, proszę Państwa, no Jakub Pluczek korzystał już ze wszystkich technik tak naprawdę. No-lookiem też już strzelał. Ale i... to! O... To koniec! Koniec to meczu. Nareszcie jest koniec! We are the champions! Gratulujemy, należą się brawa! Wow. Dla tego pana! Czy jesteś jeszcze z nami? Florczak, kurwa, 0 trafionych dubli na 67 prób. Nie trafił dubla ani razu? Nie, na 67 prób. Ależ tutaj zobaczmy jaka... Incredible. Jaka była średnia? Jakub Lączak, 3 dart average 16, a u lewego wynosi to 10. Nie, 15,9 jest z tego co mi się wydaje. No 16,9. 15,9, a ja 16. A dobra, to źle spojrzałem. No bardzo blisko. Lewy trafił 2 na 71, a ja 0 na 71. <laughs> 2,8% skuteczności kończenia u Lewandowskiego. No jest to jeden z wyższych wyników tej lidze. Dobra, teraz zapraszamy widzów na 5-10-minutową przerwę i wracamy z kolejnym spotkaniem. Jak skomentujemy tabelę? No proszę Państwa, tabela wygląda tak. Kacper Lewandowski dogania Dawida Piekuta, niestety nie wyprzedza go, ponieważ w pojedynku bezpośrednim wygrał Dawid Piekut, czyli czerwona latarnia Ligi Darej z zerowym dorobkiem punktowym okupuje ostatnią pozycję. Maciek Dobczyński niezagrożony w kwestii lidera będzie grał teraz z Piekutem. Jeśli Dawid Piekut go pokona, wtedy wyrównają się na pierwszym miejscu. Bądźcie z nami. Wracamy za 10 minut. Adios.